Jarku, pierwszy mecz po dłuższej przerwie. Jak się pan w ogóle czuł na boisku? Czułem się dobrze. Fajnie, że udało mi się zagrać całe spotkanie. Było takie przetarcie, wiadomo, miałem ostatnio dłuższą przerwę i jak trener powiedział mi, czy pójdę grać do rezerwowej, się ucieszyłem. Wiadomo, że nie znałem praktycznie żadnego chłopaka dzisiaj na boisku, ale jakoś tak było mi się w porządku i te pierwsze minuty poznawałem chłopaków, ale później już było fajnie. Myślę, że był to, jak na tą ligę, myślę, że był to dobry mecz. Chłopacy naprawdę zagrali, uważam, bardzo dobry mecz, więc tylko się cieszyć. Właśnie pan ich mocno wspomagał, dużo podpowiadał, pomagało to im mocno. Tak, takie miałem założenie też od trenera, no wiadomo, jestem tutaj chyba najstarszy dzisiaj, więc no jakaś tam odpowiedzialność też na mnie spoczywała. Dla mnie to też jest łatwiej, wiadomo, trzymać koncentrację i ja jestem osobą, która zawsze żyła i zawsze będzie żyła i to było, nie było dla mnie nic nowego, że robię tak. Do tego wiem, że chłopacy, ci młodzi się tego oczekiwali, więc myślę, że to było dla mnie normalnością. To jest taka najlepsza metoda, żeby dojść do pełni formy, grać w rezerwaty nawet z pierwszym zespołem i ile ewentualnie pan potrzebuje czasu, żeby do tej pełni formy dojść? Myślę, że przede wszystkim gra jest najlepszym, najlepsze, żeby dojść do formy i wiadomo, że czuje się ten dystans między obrońcami, wiadomo, że jest ten stres taki meczowy, to jest myślę najważniejsze. No to ciężko mi powiedzieć, ile potrzebuję. Myślę, że decyzja będzie należała do trenera. Najważniejsze jest to, żeby zespół wygrywał i żebyśmy jako cały zespół tworzyli kolektyw i myślę, że to jest najważniejsze. No, na tym powinniśmy się skupić.